Zaczynamy pierwszy zestaw zadań utrwalających w rozwiązywaniu równań. Zaczniemy oczywiście od tych najbardziej banalnych. To są tak zwane równania rozwiązywane w jednym kroku. Czyli jeden trik nam będzie potrzebny, żeby rozwiązać to równanie. Dwa zestawy po 16 zadań. Pierwsze 16 zaczynamy. Popatrz, x minus 4 równa się 1. Czyli co nam przeszkadza? Oczywiście przeszkadza nam to minus 4. Już z lekcji pamiętasz, co powinniśmy zrobić. Musimy dodać do obu stron 4. No to dodajemy. X minus 4 po lewej stronie, dodaję do lewej 4 i do prawej oczywiście też dodaję 4. Tutaj te czwórki się elegancko zniosą, zostanie nam sam x, a po prawej 1 plus 4, 5. I mamy rozwiązanie. Zobacz, wykonaliśmy jeden krok. Po prostu dodaliśmy do obu stron 4 i dostaliśmy dzięki temu jednemu krokowi nasze rozwiązanie. I tak będziemy postępować w całej tej grupie zadań. Jedziemy do następnego. Jak mówiłem, na początku będą same proste, więc nie będzie tu żadnych, jak sądzę, trudności, tylko takie twarde utrwalenie. 3x równa się 15, czyli pamiętasz, to jest 3 razy x. Czyli co musimy zrobić, jak mamy mnożenie przez 3? Musimy dzielić przez 3, no to dzielimy. Obie strony dzielimy przez 3. I pamiętasz, że dzielenie zapisuję jako o w ten sposób pod kreską ułamkową. I to samo tutaj. 15 podzielić na 3. Tu po lewej nam się ładnie skracają trójki, zostaje nam x. A 15 trzecich, czyli 15 podzielić na 3, to jest ile? 5 oczywiście. Rozwiązanie gotowe. Jedziemy dalej. Następne zadanie. X plus 5 równe 6, czyli przeszkadza nam to plus 5. No to my robimy rzecz odwrotną, czyli odejmujemy 5 od obu stron. No to odejmujmy. Lewa strona odjąć 5 i prawa strona odjąć 5. Po lewej piątki się zniosą, zostaje sam x. 6 odjąć 5 równe 1. I mamy wynik. Kolejny przykład. X minus 2 równe 4. Tu nam przeszkadza znowu minus 2, czyli do obu stron dodajemy 2. X minus 2, dodać 2 i po prawej stronie też dodajemy 2. Dwójki się znoszą, zostaje x, a po prawej 4 dodać 2, 6. Rozwiązanie gotowe. Kolejny przykład. X dodać 3, czyli trójka. Dodawanie trójki nam przeszkadza, no to my odejmujemy trójkę. Myślę, że to już jak automat każdy powinien umieć wykonywać. Po lewej stronie odejmujemy trójkę i po prawej też. Po lewej trójki się ładnie znoszą, zostaje nam x. A po prawej 9 odjąć 3 równe 6. Rozwiązanie gotowe. Następny przykład. X podzielić przez 2, czyli inaczej x drugich. Ale pamiętasz, kreska ułamkowa to jest nic innego jak dzielenie. Czyli inaczej, dawno temu w szkole to można by to zapisywać tak. O x podzielić na 2 równe 9. W ten sposób. No ale bardziej elegancko i nowocześnie jest to zapisywać w ten sposób. To skreślę. No i rozwiążemy sobie teraz nasze równanie. Czyli x jest dzielone przez 2. To co my robimy? Rzecz odwrotną, czyli mnożymy obie strony przez 2. No to mnóżmy. 2 razy x dzielone przez 2 po lewej i 2 razy 9 po prawej. Dwójki się skracają, zostaje nam sam x, a 2 razy 9 równa się 18 i to jest nasze rozwiązanie. Następny przykład, proszę bardzo. 4x równe 20, czyli 4 razy x. Czego się pozbywamy? Mnożenia przez 4. Jak? Dzieląc przez 4. No to dzielimy. 4x podzielić na 4 i 20 podzielić na 4. Czwórka po lewej stronie się skraca, zostaje nam sam x. 20 podzielić na 4 lub inaczej 20 czwartych to jest ile? 20 na 4? 5. Rozwiązanie gotowe. Kolejny przykład. X podzielić na 5. No to już pamiętasz dwa rozwiązania wstecz. Skoro mamy dzielenie przez 5, no to my mnożymy przez 5 obie strony. 5 razy x piątych, czyli x podzielić na 5 po lewej i 5 razy 1 po prawej. Piątki się skracają, zostaje x. 5 razy 1 równe 5. Rozwiązanie gotowe.
Następny przykład. X zadaj 4. Co robimy? Odejmujemy 4 od obu stron. Kogoś może korcić, żeby to robić w pamięci. Nie radzę jeszcze na tym etapie. Radzę jednak to wszystko ładnie rozpisywać. Po lewej stronie czwórki się znoszą. Zostaje x, a tu mamy minus 1 minus 4, czyli minus 5. X równe minus 5 jest naszym rozwiązaniem. Następny przykład. X dzielone przez minus 2 równe minus 34. Skoro dzielimy przez minus 2, no to my musimy mnożyć obie strony przez minus 2. Mnożymy. Minus 2 razy x przez minus 2 po lewej i minus 2 razy minus 34 po prawej. Ci, którzy już mieli liczby całkowite, wiedzą, że w tym momencie to się powinno tak poprawnie w nawiasie napisać, prawda? Żeby formalizm zapisu, czyli elegancja zapisu była zachowana. Po lewej stronie nam się ładnie skraca, mamy x, a po prawej mamy minus razy minus. To jaki będzie wynik? Dodatni, prawda? Bo minus razy minus zawsze daje plus. 2 razy 34 to jest 68. I to jest nasze rozwiązanie. I przedostatni przykład w tej grupie. Minus 5 razy x równa się minus 75. Chcemy się pozbyć mnożenia przez minus 5. Czyli co my robimy? Dzielimy przez minus 5. A jak dzielimy obie strony przez minus 5? Wpisując to pod kreską ułamkową. Już się powinieneś lub powinnaś przyzwyczaić, że dzielę zawsze przez kreską ułamkową, bo się ładnie skraca. O, proszę bardzo, po lewej skróciłem, ciach, ciach, moje ulubione ciach, ciach i po lewej stronie zostaje mi x, po prawej znowu minus podzielić przez minus, więc wynik będzie dodatni. 75 przez 5 to będzie 1, to już będzie 50, 25, 15 nam tutaj ładnie zostaje. Jeszcze nam ile zostało tutaj przypadków? Ostatni przypadek nam został w tej grupie, żeby się nie przemęczyć. X minus 7 równe minus 6. Skoro mamy pozbyć się minus 7, no to my dodajemy 7 do obu stron. Do lewej dodałem i teraz do prawej dodam. Po lewej stronie się ładnie zniosło, po prawej minus 6 dodać 7, ile to jest? A jak zapiszę to w ten sposób, o zobacz, 7 minus 6, czyli zamienię miejscami, bo wolno mi to zrobić, no to wiadomo, to będzie 1. Ale to już jest wiedza z liczb całkowitych, inna lekcja, mam nadzieję, że już przez Ciebie opanowana. Pierwsze 12 zadań gotowe, na tym koniec, teraz możesz przejść do następnej 12 w następnym filmie.